Siemanko, z tej strony Feder Fanatics. Dzisiaj jesteśmy z Kubą na treningu przed jutrzejszymi zmaganiami na Grand Prix Okręgu na Toruńskiej. No jestem tu, przyznam szczerze, drugi raz w życiu. Przygotowałem sobie znowu bolanda. Czarna płeć, zobaczcie. Zobaczymy, jak to wszystko zagra dzisiaj. I do tego jeszcze glinę kanałową. Kanałową Match Pro Double Lim. No niektórzy mogą powiedzieć, że jest to glina troszeczkę za ciężka na te warunki. Jednak moim zdaniem, jak mocno jej nie dowilżę, to będzie akurat. A jeżeli zaczną śluzować, po prostu ją domoczę i tyle. Na początku zrobimy może zanętę. No ładnie pachnie, typowo płciowa zanęta. Dolewamy wody, najpierw tak z grubsza. Podobnie jak tamta zanęta, gruby lecz, którą przedstawiałem w poprzednim filmie. Też widzę, że będzie piła wodę trochę. A jako, że jest to zanęta płciowa, nie będę jej przemaczał. Ona ma mi trochę pracować, trochę robić zamieszanie w wodzie. I na pewno dzisiaj nie będę ich wszystkich mieszał razem. Będę to wszystko trzymał osobno i dopiero w kuwetce sobie mieszał i cudował. Inaczej na zanęcaniu, inaczej na łowieniu. Myślę, że tyle starczy. Przesypię ją do czegoś. Zrobiłem pół kilo, wyszedł taki litr, moim zdaniem. Okej, zanęta już jest wstępnie przygotowana. Teraz dajemy gliny. 2 kilo ogólnie. Dzisiaj się przyszykowaliśmy na szybkie takie łowienie, rozpracowanie mniej więcej miejscówki, zobaczenie jaka ryba, na co się nastawić na jutro, więc robiłem wszystko w połowie, czyli 2 kilo tej gliny będę rozrabiał, ale ogólnie jutro będzie kilo zanęty i 4 kilo gliny. Ona ma taki, zobaczcie, kolor brązowy. No i tą glinę już domaczam tym spryskiwaczem, który ostatni raz wam pokazywałem. Myślę, że wystarczy już spokojnie. Teraz ją przetrzemy. Ach, już widzę tego dżokerca rozproszonego w tej glinie. Jak się ładnie mieni. Tych dzisiejszych promienia słonecz nie powiem, ale pogoda nam wypaliła. Fajnie, że udało się tak z Kubą ustawić na trening. Jutro na zawody. Powoli grupa tak poważniej podchodzi do tych zmagań. Udaje się coś potrenować we dwójkę, spróbować różnych strategii. Myślę, że to zaprocentuje w przyszłości i że dołączy do nas czasem Wiesiu, Wojtek na takie wspólne treningi i będzie spoko. Dobra, teraz przesypujemy i idę po sito. Mamy zrobioną. Okej, okay, już mamy, tu przecieramy. Postanowiłem nie dowilżeć tej zanęty, żeby ona trochę po zanęcaniu popracowała. Potem najwyżej się domoczy. Domoczyć zawsze zdążymy, ale odmoczyć to już ciężko. Widać, że nie ma zbyt dużo grubych frakcji. Znaczy drobna zanęta, tak jak teraz patrzę. Pierwszy raz będę na nią łowił w ogóle. Mieszankę mam gotową. Niech się dorabia, a ja rozkładam stanowisko. Słuchajcie, nie nagrywałem tutaj całego treningu, zrobiłem tylko zdjęcia ryb, które złowiłem, nie chciało mi się latać, mieliśmy bardzo mało czasu na trening. Kuba, ty co tam? No jak to, no ważne, że nie o blanku co się działo, wnioski wyciągnięte na jutrzejsze zawody, trzeba poprawić parę rzeczy i jak to, tak zwanie iść konsekwentnie i mieć swoje zdanie, o. Czyli ile ryb złowiłeś? Jedną. Okej. Ja złowiłem te ryby, co teraz możecie zobaczyć. I kilka takich płotek jak ta. I ogólnie moim zdaniem będą bardzo ciężkie, trudne zawody. Ciężko mi się też zdecydować na którą linię, łowiłem dzisiaj na dwóch. I no słuchajcie, zostańcie z nami i zaraz zawody. Dzisiaj jesteśmy na Grand Prix Okręgu. Wczoraj był trening, krótką relację mogliście przed chwilką widzieć. A dzisiaj już jesteśmy na miejscu i co tu dużo gada. Startujemy, wystawiliśmy się jako drużyna i jest ze mną Kuba. Witam. Tutaj Antek obok nas i jest też Wiesiek. Siemanko. Elegancko. Także zobaczymy, co to dzisiaj będzie w trawie pisać.
zgodnie z naszym, z naszą rozpiską od 7.30 do 7.45 jest dojście do stanowiska, o 7.45 wchodzimy. 7.45 wiadomo, 8.30 jest pierwszy, drugi sygnał, czyli 5 minut do kontroli zanęt. 8.53 sygnał, zanęta ciężka, 9 startujemy. Kończymy o godzinie 14. Tak. Głosujemy. Co dzisiaj? Pan Andrzej, zapraszam do głosowania. No ja. Dobra, tak, to był ostatnio. Dobra, chodź po ja co? Zacznę pobierać teraz. I co? Czy powinienem ze spłacić kupować? Za piwo? Tak. Przestań. I co pani robi? Letka jest, letka. To jest specjalny program do losowania, tak? Tak. Okej. Okay. Witam! Ty, Pawełku, jesteś do kontroli? Tak jest. Okej. Okay. To patrzymy. Jest program stworzony przez kolegę z zarządu głównego. Okej. Okay. Przez kolegę z zarządu głównego stworzony. Dobra, dziękujemy i... I zobaczcie, to jest po losowaniu tabeleczka. I już. I drukarka. I z drukarki zaraz będzie wszystko. Weź przybliż się do Wieśka. Jaka taktyka, chłopie? Grunwaldzkiego buntownika. Nie, taktyka musi być jedna. Musi być, kurde, elegancko. A ty jak lecisz? Tak, zawsze. Czyli? Na grubo. Okej. Okay. Okej. Okay. 9 Piotr Słociński. 10 Rafał Reiter. 11 Wiesław Klimas. 59 Grzegorz Zapała. Na pewno będzie dobra zabawa. Powiem ci, 58 stanowisko ja wylosowałem, Kuba 26, a Wiesiu, słuchajcie, trzecie stanowisko. Jak to, każdy jest rozłożony po innym sektorze, czaisz? No tak jest, bo tak my jesteśmy w drużyną i każdy ma... Ale zobacz, ja mam środek. Nie było jeszcze. Początek, środek i koniec. No, mówię. To idealnie mamy, będziemy wiedzieć warunki z każdego miejsca. Tak. Powiedz mi, Bartek, 42. Nęcisz koszem czy tym? 42. Sztanka. 42. Jeszcze raz sobie przetrę przez sito tą glinę. No wilże zamęta też. Dobra, włączyłem, bo coś się zaczęło dziać. Słuchajcie, mam dwa leszczyki, jednego małego, jednego średniego. I co jest najlepsze? Jeden z krótkiej linii, drugi z długiej, więc no ciężko jest dalej zdecydować. Brania są bardzo delikatne, praktycznie niewidoczne. Kolega Grzesiu, co otwiera stawkę, złowił dwa, tak normalnie nie widział brania. Jeden mu się spiął przy brzegu, jednego konia ma bardzo dużo ryb. W ogóle ciężko jest o rybę. No i lecimy dalej. Jest.
Jest. Tak. Tak? Taki. A. O kurde. Sorka, a skąd się dowiedziałaś? Bo pytałam te babki pod namiotem. Aha. Także żona do mnie przyjechała w odwiedziny. Jest. Jest następna ryba. Wpięła się. Jezu, i to w łowisku. Tego nie chciałem najbardziej doświadczyć. No. Takie naprawdę coś dużego. Jest ryba jakaś. A ty dziadu. Jeszcze parę rybek dołowiłem. Zostało pół godziny do zakończenia tutaj wędkowania naszych zawodów. No i no niestety pod koniec tutaj zaczęli śluzować, kombinować, nie wiem, tutaj też takie duże otwarcie było, ale tej barki jak nie było, tak nie ma, więc no w sumie kawałek tego kanału jest, więc może tu nawet nie zdążyć dopłynąć. Fakt jest taki, że znowu się woda cofa i no i cóż, no ja nie mam brań, tu panowie tu kurde po lewej i po prawej odławiają regularnie, a mi się skończyło, u mnie studnia. Tutaj Krzychu po lewej mojej, co siedzi, miał fajnie na początku ryby dużo. Potem wszyscy łowiliśmy jakiś czas. No a teraz tylko Grzechu po prawej, Krzychu po lewej. A ja niestety siedzę i się patrzę. Tak. No. Tak.
Powiem ci, wyrwane miał kiedyś i mu się tak zrosło. Zobaczcie, taki. Teraz koniec zawodów. Zasłużony odpoczynek. Catering jakiś niby ma być. Pogaduchy, poczekanie na wyniki. No i potem do chałupy, no co tu dużo gadać. Pięć minut, tak? Koniec. Pięć minut. Koniec mówienia. 2,665. Kurczę. Feder Fanatic, szóste miejsce drużynowo. Superancko, superancko. Szóste miejsce drużynowo. Tego nie rób. To nie. 13. I tak dobrze, ty 13. Ja liczyłem na drugą dziesiątkę dzisiaj w sektorze, a jestem szósty. No to patrz. A wiesz, jakie jest siódme? Elegancja. Francja. Elegancko. Chciałem podziękować sędziom tutaj za sprawne zorganizowanie. Oczywiście sędziemu technicznemu też tutaj bardzo dziękuję, że jemu się nie składa. Nagle się nie posłucha. W każdym razie dziękuję. Wyniki, jakie wyniki, to zaraz jest Bazyl, od jest sędziego głównego. Bazyl, mówiłem, że dziękuję za przygotowanie, żeby nie było, że nie ja dla ciebie podziękuję. Ja potwierdzam takie słowa padły. Także dziękuję za miłą atmosferę i miłe zawody. Panie prezesie, proszę za słowa. Akurat wyciszyli sprzęt nawet. Prezes wszystko powie. Gratuluję bardzo emocjonującej walki. Łowisko było trudne. Nie wszyscy są zadowoleni z łowiska. Przyzwyczajeni jesteście do trochę innych warunków łowienia, ale tak czy inaczej większość sobie poradziła. Wyniki są zadowalające. Gratuluję wszystkim, jeszcze raz dziękuję sędziom, naszym organizatorom, którzy tak sprawnie przygotowali cały imprezę. Gratuluję. Tak jest, udało się nam. Ryby was nie posłuchały, nie chciały przyjść za wami. Jak prezes mówił, że były dobre. Kilka było dobre. Tak. No to taki futrak dzisiaj był. Dzisiejszą turę zawodu wygrał Tomasz Mołdawiak 8,430. Jakoś się to jakoś nikt nie jest zdziwiony. Bez zdziwienia. Gratuluję. Podejdź tam, co odbierzesz. Nie do kolegi. Dzisiaj nie kolega. Kolega. Drugą jedynkę, drugie miejsce. Mariusz Zasada 5,405. Brawo. Team MTN. No, słuchaj, pan, dobra słuchaj zanęta, teraz. Dobry wynik. Słuchaj teraz. Spodziewam się tego. Trzecie miejsce i jedynka sektorowa. Mateusz Mastalerz 2,045. Gratulacje. Zdziwiony, że wygrał kurde sektor. No taką wagą tak. Muszą mieć dobrego trenera. Tam podpisy od razu daj. Tak, już? Dobra, zostajcie. Jedzonko, i Bon był na jedzonko. O, jest Kuba, gdzieś Wiesiu się kręci. Jest cała drużyna w komplecie. Wiesiu siódme, ja szóste, a Kuba trzynaste. Łącznie daje nam to szóste miejsce drużynowo. Jest to największy i najlepszy nasz rezultat w tym roku. Także bardzo się cieszę. Jest progres. Jest jakiś tam progres i jesteśmy zadowoleni. Także trzymajcie się, z pozdrowieniami. Feder Fanatics.